Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 14 werset. Mieszkanie w niebie. Christoph von Schmidt, żyjący w latach 1768 do 1854, który w swoich czasach był bardzo znanym pisarzem, opowiedział historię o rycerzu, który wkładał wiele trudu w ozdabianie swego zamku. Pewnego razu biedny wędrowiec przyszedł pod bramę i poprosił o nocleg. Rycerz był bardzo niemiły i odrzekł: ten zamek to nie gospoda. Wędrowiec odparł: pozwoli pan, że zadam trzy pytania i odejdę? Pytaj. Wędrowiec zaczął: kto mieszkał tu przed tobą? Mój ojciec, rzekł rycerz. A kto mieszkał przed nim? Mój dziadek. Kto będzie mieszkał po tobie? Jeśli Bóg pozwoli, to mój syn, odpowiedział rycerz. Tak więc, rzekł wędrowiec, jeśli każdy mieszka tu przez pewien czas i ustępuje miejsca innemu, to wszyscy, którzy tu mieszkacie, jesteście gośćmi. Ten zamek faktycznie jest gospodą. Niech pan nie traci tyle czasu i energii na przeozdabianie tego miejsca, skoro będzie pan tu tylko przez pewien czas. Proszę zatroszczyć się lepiej o mieszkanie w niebie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 19 do 21 wersetu. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. List do Hebrajczyków, 13, 14.